Cześć. Ja jestem Brodaty, a przed wami 20 razy dlaczego odnośnie gry Kingdoms and Castles, czyli piguła porad sztuczek, sugestii, jak można lepiej grać w ten tytuł, co fajnego można tutaj zrobić i w jakim z kierunku jakby budować swoją fortecę. Pod recenzją, którą załoczę wam w prawy górny róg ekranu, pojawiło się trochę komentarzy, by zrobić taką właśnie pigułę porad. I proszę bardzo. Spis treści tradycyjnie znajduje się w opisie i dla wielu tak zwane jest zbyt prostą gierką, która nie starcza na więcej niż dzień dwa gry. Ale to w sumie zależy od przede wszystkim stopnia trudności, na jakim gramy oraz od wyobraźni, jak chcemy zbudować nasze imperium, czy bardziej bazujemy je na kanałach, czy może właśnie bardziej forteczne. To wszystko zależy od tego jak chcemy to budować i wydaje mi się, że każdy podejście do tej gry jest unikalne na swój sposób. Ceny gry macie na ekranie w formie takiej tradycyjnej scenki 10 euro. Na Steamie wydaje mi się, że to jest całkiem ok za, taki, za taką produkcję. Na G2, kiedy montowałem ten materiał, no na razie ofert nie ma, ale może wyskoczą trochę taniej. Tradycyjnie, jak nie znajdziecie tutaj odpowiedzi na swoje pytania, walcie w komentarzach. Jeden. Dlaczego warto przemyśleć sobie teren pod swoje miasteczko? Mamy opcję losowania tego, jak nasz świat będzie wyglądać, zanim rozpoczniemy rozgrywkę i to ma wpływ na to, jak będzie iść nam na początku gry. Najlepszym terenem pod start naszego miasta jest niewielka odległość od przynajmniej jednego złoża kamienia i spora ilość lasów dookoła oraz dostęp do żyznych ziem. Oczywiście nie zawsze damy radę wyrolować to wszystko naraz, ale staramy się mieć przynajmniej te złoże kamienia i przynajmniej drewno. Na początku gry nie będzie nam potrzebne żelazo, więc nie musimy dbać o to, żeby było blisko. No, aby szybciej bronić się przed wikingami, potrzebujemy właśnie kamulca. Priorytetem powinien być taki jeden roll mapy, by mieć przynajmniej jednego kamulca białego i dobre miejsce pod uprawę jedzenia. Warto też rolnąć to wszystko tak, by wokół tego białego kamulca można było postawić minimum dwie kopalnie. Musimy pamiętać, że kopalnie działają krzyżowo, czyli jeden kamień, biały może dać nam maksymalnie cztery kopalnie. Dwa. Dlaczego warto dobrze zacząć? No, hehehe, he he. we wszystkim warto dobrze zacząć, if you know what I mean, bo potem idzie po prostu jak po maśle. Rozpoczęcie gry, niektórym, sprawia tutaj trochę problemów i niektórzy mają taki problem, że budując miasto. Praktycznie od razu ona zaczyna umierać albo niezbyt dobrze się rozbudowuje. Pierwszy krok to postawienie dwóch domów, by aktualni mieszkańcy mieli dach nad głową i by było miejsce dla przyjezdnych. Następnie do tego dobudowujemy sobie drogę, zlecamy rąbanie drewna i budujemy farby. Wydaje mi się, że minimum trzy. To zapewni nam start i żarcie na zimę, w takiej ilości, że nasi ludzie tyle będą robić jedzenia, ile będą akurat jeść. Kolejna sprawa to zbudowanie spiżarni i kamieniołomu. Musimy dobrać taki rolomap, jak mówiłem, wylosować sobie taki teren, by mieć w miarę drzew obok i minimum jedno złoże kamienia, takie szare. Najlepiej, by obok niego można było postawić dwa kamienioły przynajmniej, bo wydaje mi się, że jeden to trochę za mało. To startem do ogólnej gry, kolejna sprawa to Treasure Room, by móc wprowadzić podatki i następnie stawiać już wieże obronne zapłacić za obronę naszego miasteczka. Do tego trzeba pamiętać na przykład o tawernie lub placu festiwalowym, by podatki nie zjadały nam naszego zadowolenia. 3. Dlaczego istotne jest zrobienie maksymalnie, można powiedzieć, że wydajnych farm? Jeżeli widzimy takie zielone kwadratowe pola, warto rozkminić jak je wykorzystać. Najlepszym efektem jest sytuacja, kiedy możemy postawić pola uprawne o powierzchni 3x3. Jeżeli mamy opcję postawienia tam ból, robimy to i po środku dajemy jeszcze młyn. Dzięki temu każdy z okolicznych pól uprawnych dostanie solidnego busta do produkcji. Taka jedna farma, ale 3 na 3 z młynem w środku produkuje solidne żarcie niż zwykłe pola uprawne ustawione po prostu randomowo. Nie martwcie się, się też o układ dróg. Bardziej istotne na początku gry jest to, żeby stawiać farmy na tych bardzo żyznych polach. Istotnym elementem tej gry jest właśnie dobre rozplanowanie pól prawnych. 4. Dlaczego powinniśmy ogarnąć mechanikę dróg? Drogi służą szybszemu transportowi oraz przeniesieniu zasięgu budowania jakby dalej. Nasze ludki spokojnie sobie poradzą i mogą przechodzić pomiędzy budynkami, nie ma problemu, jednak zabiera im to trochę więcej czasu. Nie musimy stawiać bardzo często dróg na każdym kroku, najważniejsze jest to, by łączyły się z obiektami, które tego wymagają. Domami, spiżarniami, magazynami, inne budynki mogą znajdować się w głębi od dróg, np. biblioteki, kościoły, prace festiwalowe nie muszą znajdować się przy drogach, bo do nich są po prostu dostarczane surowce, a nie są stamtąd zabierane. Dla przeżycia naszego miasta najbardziej istotny jest szybki transport żywności, dlatego drogi warto robić na zasadzie krzyżowej, a nie po prostu jakieś dziwne zawiasy. 5. Dlaczego warto wyłączyć zakłady pracy na pewien czas? Jeżeli nasze miasto ma wielkie zapasy kamienia, można wyłączyć kamieniołomy, by ludzi, po prostu, którzy tam pracują, no Przenieść na budowę albo, żeby mieli wolne ręce do roboty nad innymi rzeczami. Jeżeli dopiero odpa odpaliśmy sobie tutaj atak wikingów, możemy zwolnić pracowników na wieżach obronnych, bo mamy pewność, że mniej więcej w najbliższym czasie wikingowie nie powinni nas zaatakować. No chyba, że smog. Jeżeli mamy bardzo duże zadowolenie, możemy tymczasowo wyłączyć np. kościół. Takie budynki jak duże magazyny, zakłady kowalskie, targi często wymagają wielu pracowników, a ich użyteczność nie jest specjalna. Duża. Budynki wyłączone będą tutaj pokazane na taki szary kolor. 6. Dlaczego powinniśmy używać placu festiwali do zwiększenia liczby mieszkańców w mieście? Kiedy tylko zbudujemy kilka domków albo całe wille, musimy chwilę poczekać, aż nowi mieszkańcy zechcą się do nas wprowadzić, raz na jakiś czas odwiedzają nasze miasto i decydują się tutaj osiedlić. Kiedy klikniemy na plac. I rzucimy hajsem. Natychmiast wzrośnie zadowolenie w mieście, i od razu w parę sekund powinniśmy mieć większą ilość mieszkańców. Jeżeli natychmiast potrzebujemy nowej siły roboczej, to jest to najszybsza i najprostsza forma. 25 golda nie powinna stanowić dla budżetu większego miasta większego problemu. Podobnie jeżeli jednak padliśmy ofiarą Wikingów, troszeczkę nam tam zabrano i zgwałcono ludzi, no to wystarczy po prostu pyknąć na festiwal, i po kilkunastu sekundach mamy z powrotem mieszkańców, których Wikingowie zabrali na gwałty i na ofiary. 7. Dlaczego na początku gry lepsze jest dużo wież bez murów niż robienie całego małego zamku? Dlaczego? To ma dwa plusy. Po pierwsze, przez jakiś czas na początku nie będziesz atakowany przez ogry. Po drugie, ułatwić to późniejsze planowanie obwarowania. Po trzecie, więcej wież z łącznikami ma lepsze obrażenia niż jedna bardzo wysoka wieża. Dlatego zawsze inwestowałem w to, by zbudować kilka wysokich wież i trzymać się jedno pole od morza. Tak by potem móc się po prostu obwarować bez konieczności robienia na nabrzeży. Czyli stawiamy jakby wieżę bezpośrednio w kontakcie z wodą. Nawet jeżeli na początku gry. Wikingowie wparują nam do miasta, wieże powinni, powinny się nimi zająć, czyli po prostu powinny zlikwidować tych Wikingów, zanim oni zdążą dojść bliżej do miasta. Z czasem warto zmieniać wszystkie wieże na balisty, a mniejsze na uczniów. 8. Dlaczego warto chronić trzy najważniejsze budynki w grze? Po pierwsze to Treasure Room. Możemy mieć ich kilka, by ściągać więcej podatków, kiedy mamy bardzo duże zadowolenie, to możemy tych treasure roomów postawić sobie więcej, ale zniszczenie takiego skarbca, w którym mamy na przykład 1000 zł, no troszeczkę boli. Drugi mega ważny budynek to duża spiżarnia. Tutaj podobnie utrata paru tysięcy jedzenia potrafi zaboleć nasze miasto dość solidnie. Trzeci istotny budynek to Stockpile, czyli po prostu duży magazyn. Jeżeli mamy tam zgromadzone kilkaset surowców albo więcej, tym bardziej produktów, już jakby gotowych, to zniszczenie takiego magazynu bywa przykre. Te trzy budynki powinniśmy dobrze zabunkrować, obwarować lub trzymać przykładowo na wyspie. Szkoda, że w nie ma mostów zwodzonych, tutaj by się na pewno przydały. 9. Dlaczego fosa? To fajna sprawa. Może nie tyle co cała fosa wokół zamku, a po prostu opcja postawienia klocka wody. Dla wielu graczy z czasem robi się w mieście ciasno, a woda zaczyna przeszkadzać, więc wewnętrzne jeziorka i tak dalej zakupujemy, by mieć po prostu więcej miejsca. A właśnie opcja wody. Ma tutaj sporo sensu, robiąc idealny segment mieszkalny, o którym za chwilę warto tam pacnąć kwadracik wody i wokół niego domki. Nawet jeżeli nie robicie jakiegoś idealnego segmentu, to woda, czy ta powiedzmy fosa, ten jeden klocek ma spore znaczenie. Ludki w okolicznych domach przylegających do tej jednego klocka fosy od razu staną się szczęśliwsi, a w przypadku pożaru poza studniami będą mieć dodatkowe źródło wody. Tak, to że ludki mieszkają sobie nad wodą wpływa na ich zadowolenie, a my jesteśmy w stanie dzięki temu podkręcić ponadki. Pamiętajcie, że do FOSy potrzebujecie postawione Chamber of War 10. Dlaczego właśnie fajne są idealne segmenty mieszkalne? Co to jest? Mieszkańcy, by być w pełni szczęśliwi i dawać się dojdze złotka, chcą wielu czynników. Trzy wille obok siebie, te największe, sprawią, że trzy budynki są zadowolone z tego, że są dla siebie sąsiadami. Te budynki muszą się ze sobą stykać, by były liczone jako sąsiedzkie. Schemat macie na ekranie. W rogu, pomiędzy budynkami, dajemy jedno pole wody, taką fosę. To daje wszystkim budynkom tutaj wokół osiem zadowolenia. Stawiamy tawernę oraz studnię. To też bustuje oczywiście zadowolenie. To kolejne bonusy. Idealna dzielnica ma też rynek w jednym miejscu, by liderzy mieszkań mogli dostarczać jedzenie i węgiel drzewny szybciej. Mamy też bibliotekę, jak mówiłem, tawernę. One idealnie obejmują te osiedle według tego schematu, który mieliście na ekranie. Zostawię wam też linka gdzieś tam w opisie. 11. Dlaczego bramy i mury są zajebiste? Jeżeli już damy radę obwarować naszą twierdzę dookoła nawet takimi małymi murkami, typowe ataki wikingów skupią się na budynkach znajdujących się poza murami albo na bramach Bramach. Dopiero ogry, czy tam trolle, skupiają się na destrukcji murów. Dostatecznie dobra armia albo wieże są w stanie spokojnie dać radę ogrom z dystansu. Gorzej z dziesięcioma drakarami, czy tam 20, pełnymi Wikingów, którzy prują na nasze bramy. Dlatego zrobienie im ścieżki śmierci przy bramach jest całkiem dobrym wyjściem. Im wyżej zbudujemy wieżę, tym większy zasięg będą miały postawione tam balisty albo łucznicy, więc im wyższa wieża tym większy zasięg. Wybory do obrony w bramach mamy dwa. Albo spora ilość wież, albo spora armia zbudowana z baraków. 12. Dlaczego czasami armia właśnie to lepszy wybór niż w ogóle wieże? O ataku wikingów wiemy na kilka chwil przed ich dotarciem do naszej wioski, chyba że akurat chcą wylądować w otwartym punkcie tuż obok miejsca gdzie się pojawili. Tak czy inaczej, utrzymanie wież Sporo kosztuje, kiedy one są po prostu nieaktywne. Kiedy mamy ich wiele dookoła, zamczyska, no to koszty są spore. Najczęściej stoje, stoją sobie one i. Stoją i zjadają hajs. Mając sporą armię pod dowództwem bohaterów, możemy ją dowolnie przemieszać po mieście i tam toczyć bój z wikingowymi brzydalami. Również armia pozwoli nam uchronić nieco ewentualne straty spowodowane pożarami. 13. Dlaczego warto zrozumieć zasadę głów rodzin? wielu graczy kaca zastanawia się jak dostarczana jest żywność albo węgiel do ogrzewania domków. Otóż każda chata ma swojego jakby lidera. Kiedy klikniemy na przykład na dużą kamienicę, pokaże nam, Ilość mieszkańców oraz liderów, oraz ym, właśnie to, ile tam zostało jakby zgromadzonych surowców. Oni zajmują się przynoszeniem jedzenia oraz innych potrzebnych rzeczy do budynków mieszkalnych. Dlatego istotne jest to, by od źródła węgla jedzenia wody było niedaleko. Tutaj możemy wykorzystać market, który można ustawić w centrum osiedli mieszkaniowych, by właśnie stamtąd głowy rodzin mogły zabierać potrzebne rzeczy. Możemy też oczywiście wykorzystać tutaj mały magazyn. 14. Dlaczego bramy? Powinniśmy stawiać dość rzadko, albo dbać o to, by przejście przez nie było ścieżką śmierci najeżoną wieżami. Wikingowie w trakcie ataku kierują się głównie na nasze bramy. Na razie w prezentowanej wersji gry tylko ogry są w stanie rozdupczyć mur i zrobić w nim wyłom, zaś wikingowie, jeżeli się już wyładują na lądzie, to starają się dotrzeć do środka naszego zamczyska, korzystając właśnie z bram. Jeżeli wiemy, że nasza obrona nie da rady najazdowi wikingów, sposobem mogą być mosty oraz fosa. Niszcząc ten most łączący ląd z naszym zamczyskiem, nieco zyskamy na czasie, kiedy wikingowie będą taplać się w wodzie. 15. Dlaczego wiatraki są opłacane tylko w jednym przypadku? Czy powiedzmy opłacalne w jednym wypadku? Wiatraki w Kacun sprawiają, że okoliczne farmy przylegające bezpośrednio do tego wiatraku mają zwiększoną produkcję jedzenia. Jednak postawienie wiatraka wokół 3-4 pól. Nie jest opłacalne. Więcej jedzenia dostaniemy po prostu stawiając w tym miejscu wiatraka kolejną farmę. Wiatrak ma wtedy sens, kiedy obejmuje minimum 5 farm. Zauważymy, ile daje wiatrak bonusu dla farm, jest to plus 3 dla każdej, a ile daje normalna farma nawet kilkanaście, więc to się nie opłaca. Dlatego też wiatraki warto stawiać dopiero wtedy, kiedy mamy wokół 6-7 pól, które wiatrak będzie miał w zasięgu. 16. Dlaczego przetwórstwo surowców warto mieć w jednym miejscu? By wykonać pewne produkty, np. narzędzia lub uzbrojenie, potrzebujemy do tego paru surowców, które dostarczone będą do kowala. Jeżeli obok kowala będziemy mieć kopalnię żelaza, parę drzew, by drwal mógł krąbać, oraz jeszcze piec do tworzenia węgla, to zasadniczo zaoszczędzimy na transportowaniu. Musimy jednak uważać: mieszkańcy nie lubią mieszkać przy kopalniach, przy zakładach pracy, przede wszystkim też przy tych piecach do przerabiania węgla. Na węgiel drzewny, no drewna na węgiel, węgiel drzewny, więc tutaj musimy to wszystko zachować gdzieś z dala od miejsc mieszkalnych. Warto jeszcze w tym miejscu produkcji walnąć mały magazyn i zaznaczyć, by dostarczane tam surowce były tylko potrzebne do produkcji, na przykład u Kowala. 17. Dlaczego powinniśmy zauważyć, że nie wszystkie budynki muszą być postawione przy drogach? Wielu graczy kaca, którzy dzielili się screenami swoich miast na Discordzie, prawda tym, popełniało pewien niewielki, ale z czasem rosnący błąd. Nie wszystkie obiekty w grze muszą być zbudowane przy drodze. One służą nam do przesuwania. Maksymalnego zasięgu budowy dalej pozwalają naszym ludkom podróżować bardziej wydajnie, ale nie wszystkie budynki muszą być przy drodze. Przede wszystkim powinny być to domy, magazyny, spiżarnie, studnie, kamieniarze, leśnicy, albo biblioteki już nie muszą stać przy drodze, mogą stać jakby głębiej. Dzięki odpowiedniemu rozstawianiu budynków i dróg zaoszczędzimy trochę miejsca. 18. Dlaczego na początku gry, albo kilka wysokich wież, albo rozsiane po mapie wieże sprawdzają się lepiej. Niż mury. Jeżeli dopiero rozkręcamy swoje miasto jeszcze trochę kiepsko nam idzie z obroną, lub nie możemy zbudować odpowiednich murów, bardziej opłacalne będzie zbudowanie wielu niskich więż w różnych częściach mapy, by ostrzelać wikingów zanim oni dojdą do naszej odsłoniętej mieściny. Możemy też zainwestować w kilka wysokich więż mających większy zasięg. Nie zawsze balisty mają większy sens. Od wież z łucznikami. Trzeba zauważyć, że balisty mają większe obrażenia, ale strzelają wolniej. W mojej ocenie najlepszy przelicznik to około 5 wież łuczników w okolicy na jedną balistę. Stawiać dużo balist nie ma sensu, bo marnujemy silne. Ale wolno ładujące się strzały na słabo opancerzonych Wikingów, kiedy dużo lepiej poradzą sobie z tym po prostu łucznicy. Balisty za to dużo lepiej, w mojej ocenie, radzą sobie z ogrami. 19. Dlaczego po obudowaniu wyspy można zbudować farmę Wikingów? Cóż, no, gra ma trochę problemów z przewidywaniem tego, jak będziemy budować swoją twierdzę i kiedy obwarujemy ją już tak, że Wikingowie nie będą mieli, gdzie się w ogóle wyładować, bo nie będą mieli nawet. Kratki lądu na wyładowanie swoich sił, to mają trochę wylew i stwierdzają, że w ogóle nie warto atakować. W propozycjach dla deweloperów leży opcja dodania okrętu, który miałby coś na kształt katapulty albo trebusza, mogącego też atakować mury. Jeżeli już faktycznie czujemy niewielki stopień trudności w grze, lub wikingowie nie są w stanie nigdzie wylądować, zawsze możemy stworzyć taki grinder do ich likwidacji na przykład trójkątny dok, gdzie będą mogli wyjść i zostać Zmasakrowani przez nasze armie. 20. Dlaczego Kingdoms and Castles nie jest grą dla ciebie? Tradycyjne antypytanie na koniec. Po pierwsze, to dość prosta gierka i po dniu grania można ogarnąć całą jej treść. Zabawa opiera się o ulepszanie swojego zamczyska, dbanie o jego ekonomię, i dla wielu szybko to stanie się po prostu nudne. Gra jest typowym, dość prostym City Builderem, gdzie rozwijamy nasze zamczysko i dbamy, by. Dało się je utrzymać w większej formie, cały czas coraz większej. To doskonały tytuł dla ludzi chcących wiele razy podchodzić do tej samej mechaniki, chcąc za każdym razem zbudować coś unikalnego, coś innego i na innej bazie rozwijać swoje miasto. Tak czy inaczej, tytuł dla niektórych jest po prostu zbyt nudny. Jeżeli macie inne pytania. Może inne porady dla graczy chcących bawić się w Kingdoms and Castles? System komentarzy znajduje się gdzieś na dole. Dla mnie Katz to jeden z najlepszych tanich indyków. Oficjalna premierowa cena 10 euro. Dostajemy produkcję, która wciąga na wiele godzin i mimo dość schematycznego kontentu, zadowala za każdym razem, kiedy w inny sposób planujemy naszą twierdzę. Za każdym razem musimy coś inaczej budować, coś inaczej planować, walczyć z innymi problemami. Zawsze jest coś do poprawy, coś do rozbudowy, coś do naprawy albo do rozwinięcia na kolej Kolejny obszar mapy. Tyle.